Oto kolejny odcinek z gry Crusader Kings 2, jestem Trajan, a to jest Polska, to jest Rzeczpospolita, którą rządzi w tym momencie szczęsny, wcześniej król Litwy, teraz cesarz całej Polski, całej Rzeczpospolitej. No cóż, no i kontynuujemy tutaj tą kampanię, tylko a co można zrobić w tej kampanii? Moglibyśmy na przykład zaimplementować feudalizm. I jak teraz sobie spojrzę, czwarty poziom, tu jest czwarty, drugi, tu jest czwarty, tu nie ma czwartego niestety, a przydałby się czwarty. Myślę, że w tym odcinku sobie już zaimplementujemy feudalizm i na przykład pójdziemy na wojnę z naszymi sąsiadami wreszcie. Myślę, że wojna o Almanię będzie dobra. Okej, wzywam nasze tutaj wojska wszystkie. Zobaczymy, jak wyglądają nasze siły. Bo oni mają około 4000, tak? Ktoś do nich dołączył jeszcze. Mają 3300. No to ruszam na... Wuchtembach i zaczynamy oblężenie. Fajnie było od razu przejść do Fürstenberga. Tylko że oni tutaj teraz stawili armię. Ojej. Ojej. Okej. Mam przewagę liczebną, więc powinniśmy to wygrać. O, jeszcze stał się odważny. Fajnie. Fajnie, fajnie. Co prawda ponieśliśmy trochę strat. Ale to prawie nic nieznaczące straty. Tak naprawdę ja w tej Europie Zachodniej nikt nie jest w stanie nas zatrzymać. Jedyny kto mógłby nas zatrzymać to albo Mongołowie w tym momencie. Albo jakieś państwa arabskie, gdyż one są bardzo silne w tym momencie. Tema 13 tysięcy, tema 22. No tak z Europy Zachodniej to Lombardia ile ma? 27 prawie. O, jeszcze jest Szwecja. Szwecja może mogłaby nas pokonać. Chociaż to też niekoniecznie. Gdyby nie mieli tych jednostek z eventu, to by nas nie pokonali. Na pewno. Że jeszcze mogę wezwać armię trybalną, tak więc tutaj. Tutaj mam jeszcze Mongołów. No Mongołowie oczywiście mogli nas pokonać, bo mają ogromną przewagę liczebną wciąż. Już mają 86 tysięcy z pierwszej inwazji Genghis Khana. Zdobywamy kolejne prowincje, a w tym czasie zbudował mi się czwarty poziom w Opolu, tak więc... Dobra, mamy czwarty poziom. Jeszcze mógłbym w międzyczasie na przykład tutaj sobie pobudować coś. W ogóle nie wiem jak to się stało, ale jest Ruś, Królestwo Rusi, które ma dwie prowincje. Nie wiem jak to możliwe w ogóle. Powstało Królestwo z dwoma prowincjami. Ale on to zrobił. Tworzył to 15 lat temu, nie wiem, 15 lat temu Ruś nie była jakaś potężna. Więc nie wiem jak on to zrobił. W każdym razie, już tutaj praktycznie wygraliśmy. O, jest 100%, no wygraliśmy, no nieźle. Teraz komu to wszystko oddamy? To jest pytanie. Duchy of Almania. I pytanie też jest... kim on jest w trakcie wojny? O Boże, ile wojen. Komu możemy to oddać? Lovro? Nie, Lovro jest muzułmaninem, tak więc... Nie chcę muzułmanów na tych terenach. Chcę tylko Słowian. Żeby tylko Słowianie mieli ziemię. Bo na dworze to może sobie być kto chce, mam na przykład tutaj
mamy na przykład tutaj ludzi z Tybetu. Z Tybetu mamy Żydów, mamy muzułmanów. Wszystko to mamy. Polska stała się krajem multikulturalnym. Jak to w ogóle wygląda? Nie, dobra, to nie jest już de jure. Ale tak więc, komu mógłbym to oddać? No ty mnie nie lubisz? A, short train. No to dobra, no to... ty otrzymasz te prowincje. No mi nie wszystkie, ale... z dwie. O, dostajesz Ulm. Ulm to już będziesz OP. Ulm to jest najbardziej OP prowincja we wszystkich grach Paradoksu. Ty też. Ty też otrzymasz tutaj prowincję. Schwaben. I... jak to się nazywa? Fürstenberg. Gdzie jest Fürstenberg? Jest tutaj Fürstenberg. Okej. Okej, co możemy dalej zrobić? Możemy... Spymastera, ale złego Spymastera wziąłem. Trzeba było to dać... królowi. Czemu król Rusi mnie tak nienawidzi? Bo chce Litwę? Czy ty nie masz zbyt dużych ambicji, żeby żądać ode mnie Litwy? Kiedy jesteś królem już Rusi. O, człowieku. Nie przesadzaj. Dobra, jak to wygląda? Wszystko jest już zbudowane? To jeszcze się buduje. Jeszcze się po polu buduje. Mamy do 10 listopada. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym feudalizmem. Znaczy, no wiadomo, że on bardzo osłabi na początku. Potem byśmy musieli go rozbudowywać. A to jeszcze więcej pieniędzy leci. A i to jest takie... kim ty w ogóle jesteś? Ty jesteś mężem Aldony. Idziesz do wojowników Peruna, no spoko. Nie, nie jest przeciwko... wojownicy Peruna mają tutaj zamek. Ciekawe. Dobra. A więc, uwaga, uwaga, tworzymy, czy przechodzimy w feudalizm, bo dlaczego nie? O, super, już zaczynają. Lesser, dobra, na razie dwóch wasali. Stało się feudalnych, o. Chcieli wykorzystać moment. Też ja teraz jestem osłabiony. Troszkę. To oni chcą wybuchnąć z rewoltą. Gdzieś tu jest potężny jakiś. Mamy Peszt. Mamy Czersk. Nie za bardzo. Mamy Ruś. Ruś jest zdecydowanie tutaj potężna. I w sumie tylko tyle. Ruś jest jedynym państwem, które tutaj stworzy jakiekolwiek zagrożenie. Plus jeszcze mamy tyle pieniędzy, że możemy najmieć najemników, tak więc tutaj nie ma... będzie większego problemu z pacyfikacją tej rewolucji. Co tu my mamy? Aha, bo jeszcze Wilno mam, no tak, zapomniałem kompletnie o Wilnie. Właśnie w Wilnie chyba nie ten... chyba... Wunner Marshall Skill, mam słaby Marshall Skill. Dobra, to ja bym wezwał wszystko. Skoro już wiadomo, że wybuchnie, no to bym zebrał wszystko w Gnieźnie. No właśnie. Okej, okay, więc mamy południową część i mamy wschodnią część. Ta wschodnia część jest o wiele potężniejsza. Ty jest w ogóle liderem, masz 10 tysięcy ludzi. A jesteś feudalny. Okej, to ja bym najpierw uderzył na południe. O, zarabiamy sporo. To mógłbym... Czekaj, czy ty jesteś może poganinem? Szkoda. Szkoda, że nie jesteś. Jedem na plusie. No to ja myślę, że jak 2000 najmiemy, to nic się nie stanie. Dobra, mamy 7000 i teraz musimy rozegrać to wszystko strategicznie, tak żeby uderzyć na nich zanim się połączą. Więc ja bym uderzył na te 2700.
zanim się zbiorą. Bo, no, nasze wojska muszą się najpierw zebrać. O, super. Dodatkowe 600. Dobra, mamy tutaj ponad 5000. I ruszamy. I wy po prostu dołączycie do nich. Oni tutaj zdążą dojść. Zanim się ta bitwa zakończy. Pewnie nie zdążą. O, jest. O, super. Jest powolni. No, super. Zbiliśmy ich. Teraz w tym momencie, jak się zbierzemy tu, to mamy więcej wojska od nich. Ha, ha, ha. No nieźle. Teraz nie możemy mi się pozwolić połączyć, tak więc ruszymy na te 1800. I rozbijemy ich. Zanim się połączą. Mógłbym najęć jeszcze kogoś. Bo i tak mam na plusie jeszcze. Dobra, to jest wygrana bitwa. Oni mają wszystkie prowincje, tak więc zdobędę jedną. Żeby nie było tego minusa wielkiego, że mają wszystkie prowincje. Ja bym najął jeszcze te 1800 wojska. To jest kawaleria, więc kawaleria się przyda. Dobra, oni zdobyli Płock. Ale ja uderzę na Mińsk. I uderzę potem na Orszę. Te wojska już tu mają i muszą iść. Dobra. Ta bitwa zakończy się zanim oni w ogóle tutaj podejdą. Super. Nie. Dobra, nie atakują nas, to dobrze. Bym przeszedł naokoło. I się zebrał w Grodnie. Dobra. Dobra, mamy tylko minus 9. Dobra, to się zbieramy tu. Dobra, zbieramy się w Mińsku. Oni uciekną. Im. 10, 13, dobra. Więc mamy ponad 9000. Oni mają 8, a więc teraz trzeba to rozegrać strategicznie, czyli uderzyć na nich prosto. To jest najlepsza strategia. O, jestem w stanie wezwać kolejne 300, kolejnych 300 ludzi. Znaczy... Czy oni mają coś... O, oni mają w ogóle lekkiej kawalerii. I ciężkiej... ciężkiej piechoty, więc powinno być... bardzo szybka wygrana. Niekoniecznie szybka, ale łatwa w miarę. No właśnie. Stracili ponad dwa razy tyle co my. O. We offer a white peace. Nie. 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 Wszyscy skończycie na palu. Skończycie na pal, ten kraj zostanie zreorganizowany. O. Nowy król pomoże. Dobra, nadaje się na dyplomatę, to zostanie nim. Dobra, tylko 150 straciłem. Myślałem, że więcej stracę w tej bitwie. Nie. Dziewiąty. 10. Ale to... Oni by mieli nas tutaj złapać. Nie wydaje mi się. Dobra, jest już 70... 72%. Teraz w tym momencie będziemy za nimi biegać i spamować. Wojskami. Oni już w tym momencie to przegrali. Nie ma żadnych szans. Nic co mogłoby ich uratować, no chyba, że najęliby ogromną ilość najemników. Bo to ich mogłoby uratować, a tak poza tym to nic. Zobaczcie, to będziemy tutaj świątynia. To ze świątyni jest bardzo dużo... Znaczy, w tym przypadku nie, bo... Nie są tak duży... Mają tak duży kraj, że... Świątynie
dają mało, chociaż to i tak. Świątynie zazwyczaj dają najwięcej, jeżeli je okupujesz. O, na przykład tutaj 3,66, tak więc całkiem sporo. Niech na taki ogromny kraj. Tutaj kolejna świątynia. O, tutaj straciłem już więcej niż przypuszczałem, że stracę. Ale to i tak nie ma żadnego znaczenia. Oni są już tak osłabieni, że mógłbym nawet cofnąć tych najemników. I tak zwyciężymy, czy... Wy zostaliście... Nie, dobra, myślałem, że zostali zaatakowani przez jakiś pogan ze stepów. I tak oto kończy się wojna domowa. No... Szczęsny został mieczem Jaryło. No okej, spoko. Więc tak, co tu możemy zrobić? Peszt. Czemu wszyscy... A, bo ty jesteś malkontentem. Co mogę z tą zrobić? Mogę ci wysłać... pieniądze. Czy jesteś malkontentem? Nie. Szkoda. I don't know what to weaken powers for vassals i oni nie mają żadnej opinii. Więc tylko... Dobra, tak więc pozbędziemy się gościa z Płocka, damy tam royalistę. Royalista zagłosuje za mną, a za royalistą zagłosują wszyscy pragmatyści. No dokładnie. Więc tak oto tracisz królestwo Rusi, nie będziesz królem Rusi. No mogę ci zabrać Grodno. Dawaj Grodno. I zostaniesz wtrącony do lochu. I tyle. Tyle z ciebie zostanie. Więc tak, nowym królem... Nowym królem Rusi. Kto zostanie nowym królem Rusi? Masz o mnie. Dobrą opinię w miarę. W porównaniu z tymi wszystkimi innymi. Ma minus 45. Ale dlaczego ty masz tylko minus 15? A, bo jesteś content. No to dobra. Dobra. Oprócz jeszcze jesteś genialnym wojownikiem. Super. Dobra, super. Super, super, super. Nawet... Nie no, jesteś Rosjaninem. Nie wyglądasz na Rosjanina. I... Możesz zostać jeszcze Elderem. By dodatkowo poprawić relacje. Dobra, król Czech ma z nami ma u nas dobrą opinię. Król Pomorza też. Królowa Bawarii też. No właśnie, bo ty chcesz Morawię. Ja ci dam tą Morawię. Nie wiem, w jakim sposobem ona się oddzieliła, ale masz Morawię. Tak. To był następny. Kurlandia. Kurlandia. Co ja z tobą mogę zrobić? Ty jesteś całkiem mocny. O Boże, ile ty masz tych... Wow. Ty masz tych tytułów, masz chociaż dwóch synów, jakich masz dwóch synów. Teraz jak zginiesz w lochu, no zaraz zginiesz w lochu, to się podzieli pomiędzy twoich synów. Twoje państwo. A tymczasem w Kurlandii będzie teraz rządził ten. On nawet nie jest w Kurlandii, to nawet nie jest Kurlandia chyba. Nie, nie czy jest. Nie, to nawet nie jest Kurlandia. I on rezyduje, ale... Trudno. No cóż. A ty zginiesz w lochu, zaraz to... Twoje państwo... się podzieli i będzie stąd... Będzie spokój z tamną dynastią. A. Ubiegaj tu kasu. Okej. Okay. Prawda... Byłaby ten zamek, ale niech sobie będzie. Dalej. To był kolejnym, który się zrewoltował. To ja może po prostu wejdę w... więźniów. Zabawa. To ty... wszystko to... zainicjowałaś. Ja jestem zostaniesz wtrącony do ciemnicy. Gdyby mnie twoja inicjacja, no to bym ci... wybaczył nawet, bo jesteś tylko jedno prowincjowa. Ale to ty byłaś liderem.
Jeszcze, a to ty, a ty. Dalej. Birlad. Birlad. Nie masz o mnie złej opinii, jesteś jednoprowincjowa. Więc cię wypuszczę. Nie mam nic przeciwko tobie. Poza tym, że byłeś w rewolcie. Parasia, Livonia, Czersk. Czy jeszcze tylko Czersk i Peszt? Dziękuję za Czersk. Czersk teraz będzie mój. Bo nie mój, dam go gościowi z Płocka. Bo on był lojalny, więc proszę bardzo. Nawet. Nie, nie mam złota. Szkoda, bym mu dał nawet tego. Nawet księstwo ma zawsze. A tobie zabiorę to. I też wtrącę cię do ciemnicy. A tymczasem nowym władcą zostanie Sabin z Zagrzebia. Jeszcze transfer. Bihar, tak, dam ci Bihar. Dalej. Gutenberg nie, Schwaben nie. Jego ci dam. Krizewce. I... Varazdin i Szeperelele. Szekeszpeherwar. Super. Super nazwy. I co było ostatnie? Varazdin. Okej, okay. Dobra. Fejer. Mnie to Fejer też bym ci dał. No Fejer też otrzymasz, bo tam jest trybalny jakiś gość, więc no ty się z nim kłóć, który system jest lepszy i jest też on. Czyli Vladimir of Estersham. On nie on należy do kogoś już. A, dobra, spoko. Też do kogoś należysz. No to spoko. Dobra, tak to wygląda. Tak to wygląda i nawet mamy sporo wojska. Nie spodziewałem się, że będę miał tyle wojska, ale... Wygląda na to, że... Większość wasali go lubi, dlatego ma teraz... O, już umarł król Rusi, jest nowy. Który ma o mnie złą opinię. Wow! To by się spodziewał. Ja bym go zabił. Jestem jego następcą. O nie. O nie. O nie! Cholera jasna! Dlaczego zawsze jak się dzieje coś dobrego, to muszą umierać? No nie. On umrze. Minus 3, minus 2. Umrze. Uwaga. To jest odliczanie. To kiedy on umrze? Jeszcze nie umarł. I kolejny miesiąc. Już trzy plany morderstwa, on jeszcze nie umarł. Jest. Wow. Wow. Przed śmiercią udało mu się jeszcze... zamordować króla. Niesamowity człowiek. Więc królem zostaniesz ty. Albo... Może królestwo dam jakiemuś małemu wasalowi. Na przykład tobie. Boom. A ty jesteś katolikiem? O nie. Ty, przejdź na jedyną słuszną wiarę. Skąd tutaj się wziął katolik? Lol. Ruryk. Rozpoczniesz dynastię Rurykowiczów. No i umarł. Akurat wtedy, kiedy... No cóż. Kto by się tego spodziewał? Ja straciłem jakieś prowincje. No, nie wygląda na to. Nawet zyskałem coś, bo był... bo był panem na tym... panem czegoś tam.
Olwie. Dobra, tobie dam olwie. Masz olwie, bądź zadowolona. Nie, co? Co? Komu je dałem olwie? Komuś dałem. A, jej mężowi. Okej, spoko. Tak też może być. A, bo miał Heves. To ty dostaniesz Heves. Chociaż ty mnie nienawidzisz. Może nie, jesteś moim rywalem. Cholera. Może ty dostaniesz Heves. Masz Heves. Coś jeszcze? Nie. Już wszystko jest w porządku. Tak mi się wydaje, z królem Litwy i Polski. Opole, Wilnogrodno. No, wszystko jest spoko. Tylko teraz trzeba poczekać, aż on będzie dorosły. Wtedy będzie miał dodatkowe bonusy od żony, tak więc nie będzie tego tych minusów. Aha, nowy regent. Co? Czy on został regentem? Czy jakim sposobem on się w ogóle tutaj... Nie wiem, jak to się stało w ogóle, że on się potrafi porozumiewać. Przyszedł z Tybetu i sobie gada z Polską, gada sobie z Polakami. Jeszcze udało mu się zostać regentem. Niesamowite. Niesamowite. Queen Priestess Wszemiła. Żeby Wszemiła została. Znaczy, no ja nie mam nic przeciwko Wszemile. Lose the trade constraints, they are temperate. Okej, okay, temperate to jest dobra cecha. Bardzo dobra cecha. Nowy chancellor. O Jezus Maria, dlaczego? Dlaczego? Kolejny człowiek, który mnie nie lubi. Domena za duża, opinion predecessor. Minus 46. Wow. Wow. Coś podbili. Boże, oni ciągle coś podbijają. To jest z wami nie tak, ludzie. Ten kraj ciągle się powiększa bez mojej żadnej zgody. Palimy na stosie wszystkich. Wszemiła, Bohemia, Zatrul, Commonwealth, Zagrożenie, Pewnej Serfy, Nadrony, Rzeniku, Or There Will Be War. Czy oni są jakoś bardzo potężni? Niekoniecznie. Niekoniecznie. Są tylko mali wasale, jestem w stanie ich pokonać. Mam 5000, ja mam 4 ponad, prawie 4. Okej. Ale i tak myślę, że to było na tyle. Ja tutaj, tak średnio mam co robić w tej serii. Bo mógłbym tutaj podbijać. Poza tym podbijaniem. Jak król umiera, to stabilizacją na nowo i rewoltami, to tutaj nie mam żadnego określonego celu za bardzo. Zdobyłem ogromne tereny, stworzyłem Rzeczpospolitą, z powrotem bardzo niestabilną, ale no cóż, no tak to już jest. Troszeczkę nie zwracałem uwagi na to, jak wasale się rozrastają, przez co jest teraz bardzo dużo wasali, którzy są zbyt potężni. Więc niekoniecznie. Tak naprawdę jedyne, czego mogę się bać, to rewolty królów, bo ci pomniejsi wasale tutaj nie mają większego znaczenia. Takich mógłbym pokonać, bo trzeba było najmieć najemników jakiś. Ale i tak myślę, że to było na tyle. Myślę, że to będzie tyle z tej serii. Właśnie. Bo no cóż, stworzyłem to co stworzyłem. Za bardzo nie ma już to, co tutaj robić, więc myślę, że to było na tyle. Mógłbym jeszcze na przykład spróbować walczyć z Mongołami, ale nie są zbyt potężni. Właśnie chciałem zakończyć tą serię tak, że zostałbym wasalem Mongołów, bo mnie podbili. Ale no nie da się, bo oni nie chcą atakować. Zatrzymali się, nawet stracili coś. Niesamowite. Więc następna seria, nie wiem gdzie będzie. Może będzie z jakiegoś moda, może będą dwie serie. Jedna z moda, jedna z normalnej gry. Może będzie Pala. Pewnie będzie Pala, no bo w Indiach jeszcze nie grałem. To może będą Indie, jakieś Indie. Próba
zjednoczenia całych Indii, no to było całkiem spoko. Indiami jeszcze tak, Indiami bardzo mało grałem, jedyne co tutaj w tym regionie to Tybetem. Ale myślę, że to było na tyle. Ja byłem Treshon, a to była seria z Polski i Crusader Kings 2. Cześć!